balonik był pompowany już od dłuższego czasu, pękł. Jak wy do tego podeszliście już na chłodno, znaczy w zasadzie na gorąco w szatni do tego odpadnięcia? Znaczy balonik był pompowany, no to bardziej przez media, może też nie koniecznie do nas. My chcieliśmy wejść na boisko, wygrać mecz, liczyć na wynik w drugim spotkaniu, ale no niestety nie udało się tego wykonać, także odpadamy z turnieju i nie ma co tego ukrywać. Anglicy was czymś zaskoczyli, czy byliście przygotowani, że będą grali tak dobrze, że to była, na trybunach padała różnica klas, czasami nawet dwóch? Znaczy wiadomo, że w Anglii grają sami klasowi zawodnicy, tu nie ma co ukrywać. Byliśmy przygotowani na ich zagrania, analizowaliśmy przeciwnika przed tym spotkaniem. Może Anglicy nie grali jakoś mega wysoko, ale jednak dobrze rozgrywali tą piłkę. Czy przewyższali nas o kilka klas, to aż tak to mi się nie wydaje. Może nie przewyższali, ale na pewno pokazali, że są na bardzo wysokim poziomie. Ty jak byś ocenił swoją postawę w przekroju całego turnieju, bo dzisiaj byłeś no, fantastyczny. No, na pewno patrząc z całego przekroju, no to straciłem 7 bramek, także w 3 meczach, także zadowolony z tego powodu mogę nie być. No ale na pewno jest to jakieś doświadczenie dla mnie, mojej przyszłej, mam nadzieję, karierze, także na pewno wyciągnę wnioski i pójdę dalej. Ale dzisiaj tych kilka interwencji było no naprawdę na tym najwyższym poziomie. Niektórzy się nawet śmiali, że Anglikom mogłeś ty jako jedyny wpaść w oko spośród wszystkich reprezentantów Polski. No jeśli tak było, to się bardzo cieszę z tego powodu. Okej, dzięki.